Rola jest świetna, rola jest wspaniała, jest przede wszystkim idealnie dla mnie, no nie ukrywajmy. Bardzo się cieszę, że to robię, a przede wszystkim najbardziej mnie zachęciła do tego spektaklu muzyka. Jest tak świetna muzyka, bo to jest musical, proszę Państwa, Legalna blondynka. Tak pcha do przodu, jest taka energetyczna, no po prostu coś wspaniałego. Dlatego się bardzo cieszę. Jesteśmy zresztą w projekcie razem z mężem, więc fajnie. Myślę, że będzie świetny spektakl, tylko jesteśmy na razie w trakcie pracy, więc trzymajcie kciuki. No. Cóż mogę więcej powiedzieć? Trzymamy kciuki. A wiesz, że jakby bardzo silną kandydatką do tego musicalu była też Doda. Czy to jest jakaś dodatkowa satysfakcja, że wygrywa się też z Dodą? Nie, to nie było tak, że ja z Dodą wygrałam. W ogóle to też mnie zdenerwowały te jakieś artykuły. Nie, to jest tak, że na roli są w musicalach zazwyczaj, na roli są dwie lub trzy osoby, bo się gra sporo tych spektakli. I po to, żeby wszyscy mogli grać. I ja byłam od początku wzięta, a druga miała być Basia Garska, w pewnym nie wyszło. Miała być, Doda też miała, była brana pod uwagę, też nie wyszło. I w końcu będzie Natasza Urbańska.